Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera 2. Kochani, co tu? A z Arkanem walczę! No tak, zastanawiałem się, o co tu chodzi, bo myślałem, że z Tlakłą jeszcze, ale nie. Wyeliminowaliśmy tik-tak to we wcześniejszym odcinku. Natomiast bardzo serdecznie dziękuję wam, kochani, za komentarze, żeby jednak Malusa nie lekceważyć i żeby może mu wypowiedzieć wojnę, ponieważ potrafi wbić nóż w plegary. Zdaję sobie z tego sprawę, stąd też, słuchajcie, dlatego robiłem między innymi te budynki do werbunku właśnie tam na dole, tam gdzie mieli ostatni obrońcy swoje osady, natomiast... O kurde, może tu się ustawimy? Natomiast, słuchajcie, nie będę robił żadnych dziwnych rzeczy jeszcze, bo na razie nie ma takiej... What? 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 Moment. What? Coś mi tu nie działa, to wszystko. Dziki zły. A ty, wy jesteście następni, wy jesteście strzelający. I katapulta. Bo tu jest sam Arkan, tak? Nie. Chyba, żeby... Są zjawy! Tak! O! Gincie zjawy. Nie mamy, co prawda, ataków magicznych, nie szkodzi. Wiecie co? Zastanawiam się, czy się nie ustawić tu gdzieś. Z tego względu... Chyba, żeby tu, tylko że tu, kurde... Jak mnie dopadną tu, z tej strony, ale wiecie co? To są, mają podwójne zjawy. Może to nie będzie głupi pomysł, tylko faktycznie tak na zasięgu... Tylko, że oni się będą razem, kurde. Jak to zrobić, kurde, żeby to było mądre? Nie wiem, wiecie co? Ustawimy się tak. Ustawimy się tu. Zaczniemy strzelać w stronę niesamowitych tych. Tak, ścigajcie. Właściwie to ja się mogę ustawić większością tych jednostek naszych. Tak bezpośrednio. O, no nie? I zacząć strzelać. Między innymi. Tylko czy faktycznie chcę, bo słuchajcie. Część jednostek zostanie z tyłu. Ja wątpię, czy oni dojdą i tu będzie zadyma. Wtedy się obrócimy szybko. Ma to sens? Zostawimy jednych chłopaków tutaj do obrony. O, no. Dobra, trudno. Tylko czy ja jestem nie za daleko, aby... troszkę się cofniemy. Odrobinkę. Tak, żeby zacząć strzelać i... I tyle. Strzelajcie w kogo chcecie. Wystrzelajcie w psiaki, wy do przodu. Mamy napierniczające pociski, więc tyle, dobrze. Idziemy do przodu. Tu stoimy sobie śmiało i się nie bójcie się. Ochronimy was jak nikt. Zjawy. Wy rozumiem, napierniczacie tam. Dawaj, ho. Kurde, nic nie widzę tutaj. To powinno w miarę szybko pójść chyba. Z tego co widzę. To jest chyba ok. Weź sobie nawet podstępne dźgnięcie. A co? Pająki potrzebuję? Nie. Idą. Dobra. Katapulta. Mieliście chronić. Serve and protect. Dobra. Przestawić się. Ten sobie powinien zginąć za chwilkę. Gdzieś tu.
No i tyle, jeżeli chodzi o naszą katapultę. Ty miałeś uciec. Wiecie co? Weź wspomóż tymi pająkami, bo naprawdę. Pierdziele. Ucieknij. Ucieknij tu. Pójdźmy tam. No, arachnaroki są anti-large. Widzę, że tutaj się coś udało, ale... Mamy jakąś katapultę jakąś jedną? Nie, dobra, idźcie stąd. Co za typy, no? Dobra, atakujcie. Ty chodź, bo widzę, że przesadzasz z tym... entuzjazmem tam. Chodź. Może gdzieś tu. Gdzie jest Arkan? Dobra, go. Mam nadzieję, że strzelacie, nie? Czy nie? Czy co tu się dzieje z wami? Dobra, śmiało możesz wkroczyć z powrotem. Miał być, kurde, łatwo. Tak mówili. Pójdźmy se ła. Zróbmy rear charge'a. Dyscyplina, pancerze. Masz jakieś dźgnięcia? Nie masz. Weź sobie wszystko, co możesz. Odpal. Tu jest Arkan, tak? Nie, książę grobowców. Czy wy strzelacie w ogóle? Strzelacie chyba, bo jest ten. Dym. Dobra, charge'ować tu. Mam nadzieję, że tam ta katapulta przeżyła. Mano a mano. Dać ci tu. Zapodam różne ciekawostki. Tu jest w porzu, tu jest w porzu. Tu jest tak se. Królowo, chodź tu. Puść pająka. Rachnik, ty też możesz pająki jakieś dziabać? Wiesz co, weź... dziabnij tu. Dobra, tyle chyba. Atakować ich tam do końca. Ty. Bo mi zginiesz tu, a wolałbym tego... Dobra. Masakra. Bohaterskie zwycięstwo nawet. 262. Katapulta 43 niestety i uciekła. A, no jakby mnie zjawy goniły, kurde. To też bym uciekł. 48. Miejmy nadzieję, że te zjawy, słuchajcie, mamy 16% elegancko. No, uzupełnimy się. Powiedz, że mamy, kurde, składnik mamy. Dwulicowiec, kurde, grzybiarz kolejny, tyle tych grzybiarzy, tu jest, że masakra. Dobra, 20 poziom, słuchajcie, tu się nie ma co zastanawiać. A ty jesteś i tak, kurde, nieśmiertelny, dobrze. Mamy uziemienie. Olbrzymi wilk, to wiadomo, że nie. Paszczaki, no właśnie też proponowaliście paszczaki. A śmierć z niebios, mamy jedną katapultę. Czy to potrzebuje to? Mamy tych sporo. Jazdy dystansowej rydwanów. No. Tu się nie ma co zastanawiać. Łupienie. 37 tysięcy. Wiecie co? Złupimy to. Bo tu każdy ma jakby swoją tą. Swoją rolę. W tym wszystkim. Odbudujemy w sumie to. To mamy. No i dobra. Także 35 tysięcy mamy. Pamiętajmy, że jesteśmy w ramach teraz Blitzkriegu.
Więc każdy powinien mieć swoją wioskę do przejęcia. No wiadomo, no takich walk to nie będę specjalnie tam rozgrywał. Nie będę już łupił. Prowincja zabezpieczona. Bebzuńczak bardzo dobrze. Eliksir szybkości. Zaraz zobaczymy, komu co możemy dać. To nie. Tutaj mamy na drugim poziomie. Powinno być ok. Dochód mamy. Tu mamy. Tutaj. Lasik. No, to będzie taka szybka akcja. 11 tysięcy. Nie, już nie łupimy. Teraz zobaczymy, co tu możemy zbudować. Mury. Wiecie co? Zostawimy to na razie. Jesteście tu, ale to sobie bądźcie. Sam Grom jest tu. Cyku, cyk. No, nie będziemy tego, jak mówię, łupić. Zbroja z postrzebrzanej stali, słuchajcie. Dobra sprawa. Mury tu jakiś kawałek jest, tu jest. Co my tu mamy w ogóle? Przychody to są doki i rozwój. Dobrze, dobrze. Tego nie potrzebujemy ani tu. Wiecie co, zostawimy to na razie. Walimy to, zrobimy mury tutaj. Mamy, słuchajcie, też kuźnię czarnych orków, bardzo dobrze. I ty, mój miły, miałeś zaatakować Alhagik i to trzeba będzie utrzymać Siege'a. Aha, no i mówiliście też, żeby ulepszyć tę armię. Faktycznie zgadzam się z tym jak najbardziej. 26 tysięcy mamy. Natomiast... czy ja tu coś chcę zrobić? Wiecie co, to poulepszamy troszeczkę, bo widzę, że tu faktycznie jest słabo. Tu w Świętych Czaszkach. No właśnie, to jest przede wszystkim ważna rzecz. 9 koła, kurde, to kosztuje dużo trochę. To ulepszymy. No właśnie, jak mówię, mamy paszczaki tutaj. To będzie na czwartym poziomie. Ulepszenie. Nie będę tego ulepszał już, natomiast... natomiast co? Natomiast parę takich budynków, kurde, będę musiał poulepszać tutaj do rozwoju. Między innymi. Tyle, jeżeli chodzi chyba o pieniądze. Moment, mamy mury, tutaj mamy. Tu mury też są. Co tu można zrobić jeszcze ciekawego? Pieniążek. Dobra, to wywalimy, bo tutaj mamy ten budynek. O, i chyba tyle. Dobrze, że mamy zjawy, słuchajcie, że były zjawy. Więc mamy teraz ektoplazmę, a to oznacza, że mogę zrobić ten niesamowitego kraba w polewce. Krab widmo po królewsku, bardzo dobrze. Jakiś element pomarańczowy, niebieski. Pomarańczowy i niebieski. Mamy rozdymkę. Dodaję w ogóle regimenty paszczaków, więc zróbmy tak. Jest krab po królewsku. Natomiast możemy coś jeszcze tutaj dorzucić. Myślę, że te pociski od wybuchu dodamy. No. Cyk. Dobrze. Mamy, słuchajcie, jeszcze jedną potrawę do zrobienia. I spoko. 39 poziom. Zasięg aury dyscypliny, spoko, spoko, jeńcy, jeńcy. Tak, tu ta armia z tymi tutaj musi być do wymiany trochę. To faktycznie trzeba będzie zrobić coś sensowniejszego. Goblińskie katapulty. Może grabieżce weźmy. Wiecie co, bo chciałbym tutaj w żelaznego pójść. Czas leczenia ran. Bo to jest dla lordów, czyli ty, ale... Można wymiażdżącą szarżę wziąć też. Punkty zdrowia też w sumie są, kurde, nie głupie. Widzimy jeszcze jeden krok w grabieżce. Tu jest 42 poziom. O. To jest w sumie wpływ aury na dyscyplinę. No ty tam w sumie blisko w miarę jesteś, nie? Mamy zagładę i mrok, widmo. Widmo rycerza w sumie nie mamy. No może się to przydać kiedyś. Tu jest to. Wiemy, że stracimy Martek raczej. Nie, Martka nie stracimy, bo mamy to. Dobra. Tylko, że tu. Moment. Mamy paszczaki, bo przed chwilą zrobiłem to właśnie a propos. To nie są te paszczaki, to są te paszczaki. Mamy wiwernę, dobra. Trzeba będzie się niestety pożegnać z kimś. No tu mamy drugi poziom. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, weźmiemy wiwernę. Ja wiem, że ta wiwerna nie jest od tej armii, ale potrzebuję tu wiwernę. Dlaczego? Bo będę mógł zrobić od razu akcję taką.
i nie tracić czasu na to wszystko. Posłuszeństwo wroga. Stracono jeńców w bitwie. Dobrze. Alhaik niestety trochę ranny, ale nie szkodzi. Punkty. Duży bebzol, pusty bęben. Rozkład duszy. Nieśmiertelność masz, to masz. Tu, tu, tu. Zagładaj mrok. To mamy. Wślizgłe kości mamy. Pójdźmy trochę w dyscyplinę. Gdzie mamy jeszcze punkty Morglora? No czekamy tutaj na 16 poziom, jeszcze dwa levele nam brakuje. Gork to naprawia. Bzdurki, bzdurki, śmierć z nieba. Duże chłopaki mamy. No dobra, weźmy duże chłopaki. Zarządzenie jak najbardziej takie. Kolejne zarządzenie. Nie, to Gnuszak ma kolejne poziomy. Co tu się narobiło? No mamy tutaj... Pytanie, czy... czy są wzięte pod uwagę głazociski? Czy Wiwerna jest gdzieś wzięta pod uwagę? Nie, żebym ją jakoś specjalnie chciał tutaj ten... że tak powiem, wykorzystywać mocno. Nieśmiertelność mamy. Żelazny. Może być żelazny w sumie. W nagły atak można pójść, to nie jest, kurde, wcale wstyd. Wyszukiwanie, szalone grzyby, tu mamy nieśmiertelności, księżycy, magiczne posiłki, osłona nocy, rana szesz. No dobra. Natomiast mamy właśnie, to jest ta armia Gnuszaka, która miała być nazwana, ale kurde, nikt się nie zgłosił w momencie, kiedy ten sobie... Kratak, wielka morda. Kiedy nagrywam ten odcinek, więc nie ma. Tak jeszcze sobie tutaj popatrzymy, czy coś jest ciekawego do wzięcia. No, to wiemy, że tutaj nie ma, nie? Dobra, trudno. Słuchajcie, wydaje mi się, że wszyscy się tak zrobili. Blitzkrieg 4-5 osad w jedną turę. No, Walhaik. Jeszcze tam na dole. Plądrowando. Nie szkodzi. Dobra. Jak wygląda sytuacja tutaj? Plus 11. Oczywiście mury. Wstawiamy. Tutaj Gnuszak w ogóle 20 poziom ma. On jest też nieśmiertelny. Znaczy Gnuszak, Bebzuńczak oczywiście. Duże chłopaki masz. No, wiesz co, weź duże chłopaki, bo masz już teraz te. To będzie dobry pomysł. Dobra, i będziemy spadać powoli na górę. Mamy przychodu 14 tysięcy, więc luz. Ty na tej wiwernie popierniczasz, dobrze. Dobra, tup, tup, tup. Tup, 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 kurde. Tup, tup, tup. Myślę, że tu dwie armie wystarczą. Czy mogę wejść tu? Nie mogę. Nawet chyba jedna armia. Morglor. Natomiast ty, mój miły, będziesz popierniczał tu daleko. Aż. Żeby nam tego nie przejęli przypadkiem. A mogę cię nawet dopaść, kurde. Chodź tu. Damn. Wiecie co? Ja go sobie tutaj obejdę. Co ty mnie obchodzisz? Tak cię obejdę. Zabójstwo! Pyk! Sukces! Pięknie. Myślałem, że poziom już tu klikałem. Dobrze. Mamy 15 tysięcy. Bardzo się cieszę. Dżungle bogów. Tak, zaczynamy od dołu. 6 tysięcy. Tu miałem coś zrobić ciekawego. Zróbmy pieniądz. Zróbmy to. No i tutaj będziemy musieli robić, kurczę, inne też ciekawe rzeczy, ale to tak naprawdę skończyły mi się pieniądze w tym momencie. Kurde, najszybsza tura ever chyba.
Nie chce mi się z nim walczyć. Kogo on? Gnuszaka zaatakował. No tutaj troszeczkę problemów. Ale to nie szkodzi. Mamy koronę dowodzenia. Jest znaczne zwycięstwo. Wiecie co? Chyba warto zacząć kurde te mury tutaj robić na dole. No i tyle, jeżeli chodzi o pieniądze. Tu mamy czachę, ale nie, kurde, nie potrzebuję jej. Jeszcze. Mamy tutaj w sumie, co będzie atakował? Raczej tutaj coś. Znaczy, będzie atakował coś, co ma mury, kurde, nie tego. Najmniejsze. Więc trzeba będzie uważać. Tu jest ta przekupka jeszcze. Czy ja ją potrzebuję jakoś specjalnie? Chyba nie wiem. Dobra. Idziemy dalej. Wiesz co? Tu. Chciałem, żeby wejść tutaj do Bel Aliadu. Ale nie ma takiej potrzeby. Dobra. Morglor i Syderian. Czy wy dotrzecie tam? Nie. Trudno. Dawaj ho. Plądruj. Ty mój miły. Dawaj ho. Plądruj. Tę armię trzeba będzie, kurde, też zmienić, ale ta armia jest tylko taka w sumie na obronę. Mhm. Jak widać na załączonym obrazku. Mamy nagły atak. Cyk. Specjalista, wyszukiwanie. Gork naprawi. No mógłbym tę klątwę. Bo tu ma daje mi 35% na feralny efekt tylko. Mniejsza szansa. Dłuższy czas trwania. No dobrze, no. Już trudno. Dobra, pytanie, czy tu jest ogólnie w porzu plus 11. Okej. Coś wybudowałem gdzieś tutaj i nie wiem co. Wydaje mi się, że te mury, one były drogie mega. Wolałbym faktycznie tutaj pieniądze zainwestować. W mury jedne, w mury drugie, w mury trzecie. W mury czwarte. O. To był lepszy pomysł. I tu... Czy coś tutaj, kurde, jest ciekawego? Nie, wydaje mi się, że nie. Więc tak naprawdę jak zakończymy tę wojnę za chwilkę, no to będziemy, kurde, szli do naszego przyjaciela. Oluk. Zasięg kampanii jak najbardziej. Go. Go, 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 bo ty się przydasz jako zwykły i niesamowity przewodnik. Czy mam wojnę w ogóle z tym? Nie. Z Eltarionem nie mam. Dobra. Momento. Czy ja będę chciał się tutaj coś przeorganizować? Kogo mogę tutaj... Alchaik raczej nie będę mógł nic zrobić. Dobra. W Fyrusie. Fyrus jest z Alchaikiem. W garnkach. Tu pieniądze muszą iść. No, bo tutaj się będziemy werbować. Ja wiem, że tutaj tak naprawdę mamy ten werbunek wszelaki. Ale kurde. No, nie będę się spieszył z tym. Grom, kurde, nie jest głupi. Pójdziemy na... Chyba, że w sadzawkach żalu. Nie. Wszystko w pieniądze poszedłem. Tak naprawdę ci mnie tutaj wkurzają. Idź ty stąd. Call to war. Pamiętajmy, że kurde mamy ten w ogóle. Możliwość globalnego werbunku i to wcale nie jest takie drogie. 17 tysięcy mamy. Raczej globalnie się tutaj będziemy werbować. No, tak sobie teraz pomyślałem. Tu jest to. Dobra. Ciekawostka. Te dzikusy mnie tutaj wkurzają, ale przynajmniej nie ten. Największe ła i co ture reputation. Czy mamy... Przepraszam, nie tu. Czy mamy coś w ogóle do wynalezienia? Mamy jazdę na dzikach. Orków na dzikach do bieściaków. Spoko. Chyba. Dobra, to jest 50. Mamy 252. Słuchajcie, trzeba by coś zrobić. Coś zjeść, nie? Te dwa zostały. Takie zwykłe. Dobra, spróbujmy. To jest taki na kamyku coś, a to jest taki grzybek. Chciałbym zobaczyć. Nie wiem, czy to będzie to. Na kamyku i grzybek. To nie to.
To jest na kamyku? Nie, to jest ten pazur. To nie tu, więc to jest na kamyku. To jest to. Dobra, czyli zielony i żółty. Co mam ciekawego? Tego kurde nie mam. Żółtko pajęczego. Zwerbuj pająka arachnoka. No. Szlam potworów. Potworna choroba dla troli. Koszt werbunków troli. W sumie to nie będzie głupie, bo koszt werbunków troli będzie dobry. A skrzydełko damy nasze standardowe. Damy sobie punkt reputacji. I to. Bum! Tor i Wrest w końcu legnie w gruzach. Ile radości przyniesie wywleczenie strażnika z jego ukochanej wieży. Już czas, królu goblinów. Niech ła atakuje! O kurde, ła! Dobra! Zemsta czernozęba. Wygraj następującą bitwę. Aha, czyli to jest teleportacja. 15 tysięcy dostaniemy za to. Wrogie siły. No pół na pół, ale to wiadomo, że tam będzie jeszcze jakaś tragedia. To jest straż miasta. Raczej tam pójdę po prostu. Z buta. Przeżarty i niepowstrzymany. Wszystkie armie, siła broni i dyscyplina. Bardzo fajnie. Grom stał się niespokojny, dopóki czarnozem był jeszcze w jednym kawałku. No. A to chyba widzieliśmy. Tak, to widzieliśmy. Mamy wielki szef o kuchni i słuchajcie, to są punkty zdrowia 2% więcej, dyscyplina dla jednostek goblinów i limit bohaterów plus 1. No dobra, tu jest potem 15, idealny wigor, no spoko, ale to w sumie tylko idealny wigor się dodaje. Oczywiście będę chciał zrobić te potrawy, resztę, ale to już tak zwany międzyczasie, tylko musiałbym zobaczyć właśnie co daje ten grzybek, w sensie jak zrobić tego grzybka. To jest to. Tu jest grzybek, dobra, czyli czerwony z żółtym. To mi da to. Natomiast przekupkę jeszcze będę musiał zrobić. Z tego co wiem, w tym krabie... Kurde, nie wiem. Nie, to trzeba do przekupki by iść. Ona jest gdzie? Tutaj. W niuchniochu, dobra. Zwerbujmy sobie kogokolwiek. Nope. Dobra, nie ma znaczenia. Chociaż... Idź tam. O, tu natomiast... No właśnie, to jest kurczę... Chociaż moment. Idź do Marteka. Bo tu wtedy będzie można się werbować globalnie, nie? Bo ty jesteś gnuszakiem. Kwestia jest tego, żebym chętnie... Szedł po prostu tu i się zwerbował globalnie jakoś. Mamy dzikie orki, ale nie mamy czarnych orków, kurde. Naprawdę nie mamy. Pam, pam, pam. Tu nie będę miał. No. Co ja mogę chcieć jeszcze tu? Tutaj mogę zrobić. Dobra. To nie. To zostaje. Tu możemy zrobić co innego. Zaraz zobaczymy zresztą. Bo tu będzie jedna tura tylko, pyk. Czy jedna tura, no w sensie szybciej tu zrobię niż gdzie indziej. No i od dołu trzeba będzie się powoli, kurde. Zwyczajnie.
Patrzcie, ile bitew tu w ogóle było, nie? Trzeba będzie się ubezpieczać od tak zwanego tylca. No i sam Grom. Może iść tu. W Alchaiku jest plus 28. Dobrze, im szybciej, tym lepiej. Będzie spokój, cisza. Natomiast Alchaik też... Nie wszyscy Alchaikiem żyją. Więc tu... wiecie co? Wyciągniemy ich chyba. Kto tu jest najbliżej? Ty jesteś. Tylko pytanie, czy będę mógł zrobić taką akcję. Czy jak podejdę tu gdzieś... Najbliżej jak się da. Muszę sobie obrócić kamerkę. O. I czy ty będziesz miał wtedy zasięg? Moment. Te. Dobra. Nie masz zasięgu. To co tu się wydarzyło? Trudno, bijemy się. Ryzyk fizyk. Uż, kurde. No ale przynajmniej coś działa, nie? Wiecie co? Zrobimy akcję pod tytułem katapulta. Nie wiem, kto jest gdzie. Wiecie co? Może z tej strony po prostu się ustawimy i to będzie dobry pomysł. Bo to jest ta sama armia, co mi wtedy, kurde, ją wybili prawie, że... No, nie to, że wybili, ale... Wy będziecie tu. Wy tu i wy tu. A wiesz co? Ty po prostu napierdzielaj od razu, mniej więcej tam. My się poustawiamy tu, tak żeby było miło. O! Cyku, cyk. Nie. Tu zobaczymy, kto przyjdzie z tamtej strony. Natomiast... Miałeś być jedynką w ogóle, co ty robisz? Jesteś tu, jesteś. Natomiast strzelające nasze faktycznie damy tu. Dawać w pieseły. O właśnie, bo nie wiem, kto tam idzie, kurde, z żadnej strony, więc jakby chciałem to bardziej na spokojnie zrobić. Tam raczej problemów nie będzie, więc się odsuńmy. Co tu idzie w ogóle? Gnilec. Okej. Jak gnilec, to gnilec. Coś jakoś słabo tutaj atakujemy, nie? To jest jedna jednostka, tu są te. To ładne. Mam nadzieję, że zginą szybciutko. Chodź tu. Szybko. Idzie armia jednak tutaj spora. Chodź, chodź. Dobrze. Właściwie ty możecie strzelać przecież.
wspomóżmy tu. Napierniczamy tam, gdzie są pająki, są. Przyzwiemy kolejne pająki. Tam jeszcze idą kolejni, kurde, skurczybykowie. Dobrze, że katapulty mi przynajmniej nikt nie niszczy teraz. Taki jest plus tego wszystkiego. Puścimy sobie ła. Wiem, że kurde nie robię tych zbliżeń tutaj w ogóle. A prędkość szarży, atak w zwarciu. Czy to jest dobre? Ten atak w zwarciu może być dobry. Dobra, oni sobie tutaj poradzą. Hihi. Tak, wiem, że retreat, ale hihi. Ładnie. Ładnie. No. Ładnie to poszło. Tu ha, 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 ha. No i dobrze. Wydaje mi się, że to jest ogarnięte wszystko już. Tu jest mało ogarnięte. Podstępne dźgnięcie chociaż dajmy. Jakiegoś pająka przyzwijmy. Puśćmy atak w zwarciu mniejszy. Ty moja miła, chodź tu się bij też, bo widzę, że tak słabo. Potężny wybuch. Czy ja wiem, czy on taki potężny był? Ale to jest tyle. Pięknie. Nieznaczne zwycięstwo, ale zawsze. No i w sumie tam nikogo nie ma, kurde, teraz. I to jest koniec Arkana. A czy ja w ogóle walczyłem z Arkanem? 200, równiutko. 148, 126. No, ładnie weszło to słońce. No, królowa. Usyderiana. Ale to się nie dziwię, kurde. Tutaj muszę faktycznie na pająkach mieć więcej może jakichś ludzi. Jak on jest taki bardziej pająkowy. Czy ja chcę się uzupełniać? My tak. Zwój pijawki. Czy ty, moja miła, masz zwój pijawki może? Kamień oszusta masz. Weź sobie zwój pijawki. Ty masz Syderian ten? Zwój pijawki, naprawdę? Wziąłeś sobie? Nie, no weź to. Znaczy ja wiem, że to nie ma różnicy, bo i tak są razem w armii, ale... Ale jakoś tak, kurde... Dobra. Ale jakoś bardziej na niej mi pasuje ten zwój pijawki. Goblińska fala, to mamy. Syderian, uziemienie. No, weźmiemy uziemienie i potem weźmiemy magiczne posiłki. Dobra. Co prawda to nie jest koniec jeszcze, bo muszę kliknąć tu, ale... To jest koniec. To jest koniec, elegancko. Dobra. Koniec bzdur. Idziemy po skarb. No, to po pieniądze w sumie przyszliśmy, więc... Więc to tyle.
8000 skarbiec, bardzo dobrze. Trzeba będzie poulepszać wszystko. Wyspy czarowników. To może w sumie zostać. Tutaj mamy porty, tu pieniądze. Plusy, minusy. Tu coś ciekawego jest? Chyba nie. Rozwój mamy, nie mamy rozwoju tutaj. Dobra. Słuchajcie, mamy 12 tysięcy. I teraz tak, ja wiem, że oni mają poulepszane to wszystko. Można by... Nie, wy też macie wszystko ulepszone. Czasta broń. Przeciwko dużym przeciwnikom. Wydaje mi się, przeciwko dużym przeciwnikom jednak weźmiemy. Tu oczywiście plusy. No i właśnie, trzeba będzie te armię kurde ulepszyć. Tu jest 18 w ogóle jednostek, przypominam. I te czarne orki. A, my na czarne orki czekamy tutaj w sumie. Bo gobliny mamy. Zwykłych orków. Bo mamy orkowe chłopaki, które też polecą. Nie ulepszą. Raczej będę chciał czarnych orków kilka. No, 7 sztuk czarnych orków. Mamy czarne orki, to jak najbardziej. Może nie powinienem tego teraz rekrutować, ale... bo pieniądze teraz płacę, nie? Cały czas za ich utrzymanie. Wiecie co, bym wziął olbrzyma. Powiem, karach na rok to jest 5 tur, kurde. Ale na olbrzyma to mógłbym się skusić, bo i tak on będzie tutaj siedział. Nawet dwa. No. Bo i tak tu będzie siedział przez moment. Poczekamy i tak na zbudowanie tego budynku. Moment, bo muszę sobie kamerę obrócić. 4 tury jeszcze czekamy. Natomiast inni niech za długo nie czekają. Nie wiem, czy tę armię... Nie, no, raczej ją zostawię w sumie. Mamy gobasy. Mamy duże chłopaki. No. I spoko. Dobra, ty masz poziom 15 w sumie. To idź. Tu mamy Syderiana, który będzie już płynął powoli tam. W stronę Ultuanu. Ta armia nie jest najgorsza w sumie, powiem szczerze. Nie będę jej raczej zmieniał. Raczej gromową armię. Tak, wiem, że to było do ulepszenia, więc w sumie tak zróbmy. Gromową armię i... I tyle. Czy to znaczy, że cała Arabia jest moja? Chyba tak. Nawet kurczę Królami Grobowców, jak grałem i zaczynałem w sumie serię z Total War'a 2, to nie miałem całej Arabii. Zresztą nie musiałem mieć, nie? Ale... Mamy, kochani, wszystko poza szamanem orków. Nie mam szamana orków, do cholery. Kurde, gdzie jest szaman orków najbliższy? Gdzieś tu mogłem chyba zmienić to, czy nie? What? Czy szaman orków jest po prostu... Nie, to są herszty, no. Bo tu jak wybieramy sobie szama... A tutaj jest. Właśnie poszukałem tego przycisku. Gdzie mamy szamana? Dostępnego. O ile mam ten budynek wyzrobiony. Dobra, mam. I tutaj mamy szaman orków. On ma 5 poziom. Podstawowa siła broni plus 35. Może być niegłupie. O lugu. Dawaj, ho. Wejrzenie morka. Wydaje mi się, że on ma lepsze te czary niż zwykły szaman goblinów, więc... Na dziku może popierniczać. Rozwalacz mózgu zadaje obrażenia magiczne. Spoko. Pierścień Gorka. Z główki. Zionięcie. Dobra. Ty chodź gdzieś tam. Ty w ogóle poszedłeś do tej przekupki, bo ja tak cię trzymam, ale... Tak słabo to jest. Złom. Mięso dzika mamy.
Wyzwanie kulinarne nie potrzebuję. Niespodzianka wiedźmy. To jest rozbój w biały dzień, kurde. Według mnie. Dobra. Urlisaka. Masz wszystko, nie? Tak. Dobra, idziemy powoli tu. Syderian. Syderian, ty musisz popłynąć po to. Klikniemy sobie. Ja wiem, że miałem wsparcie. Z wybrzeżem wampirów. 6 tysięcy. Dobrze, dobrze, bo cały czas przypominam, że będziemy mieć pieniądze. Że pieniądze będą potrzebne, nie? Jest kolejna wyspa. Popłyniemy tu kawałek. I tak. Tu czekamy jeszcze sporo. Natomiast... no właśnie, pytanie, czy orki... Czy orku, wiecie co? Bo oni są ulepszeni. Ja bym, kurde, ich chętnie nie wywalał. Zróbmy tak. Chodź tu. Bo bez sensu wywalać gobliny, które mają tam jakąś tą, nie? Są cztery gobliny. Weźmiemy sobie najgorszych. Raz, dwa, trzy. Dobra, zróbmy tak. Także wy macie tych złotych, złotoustych. Dobrze. Wróćcie z powrotem. Ingrom. Raczej będziemy kombinować coś z goblinami nocnymi. Tak myślę, no bo Grom ma plusy do goblinów nocnych, nie? Znaczy do ogólnie do goblinów. Ale zastanawiam się, czy faktycznie... Kurde, bo ten... Mamy monolit jeden w sumie. No chętnie bym, kurde, Arachnaroka zwerbował, ale... Nie mam tyle czasu. Bo to są nocne gobliny, ale nie mamy fanatyków nocnych goblinów. Momento. Bo mi się coś tutaj nie... Nie kalkuluje to wszystko. Na drugi poziom, tu na trzeci. Mamy pieniądze, więc trochę pójdziemy w tym kierunku. No właśnie, tu fanatyków potrzebujemy. Bo mamy nocne gobliny, ale nie mamy fanatyków. To jest ból. Natomiast tu robimy, nie? Dzikie orki, fanatyki. To są trzy tury. Pytanie, czy mi, kurde, starczy czasu. Właściwie to bez sensu robię to, skoro faktycznie mam dostęp do globalnego werbunku, nie? W miarę szybko, w sensie, o tak. Więc... To jest plus 8. Słuchajcie, ła zaraz będzie. Natomiast ła jeszcze przeprowadzimy dopiero później, chyba. Znaczy, słuchajcie, tak, że jak nie będzie potrzeby atakowania Malusa, to nie będę go atakował, bo już faktycznie seria trochę długo trwa. I wolałbym ją w miarę szybciej skończyć, ponieważ chciałbym Eltarionem zagrać. No, tam są, kurde, fajne te jednostki nowe. Między innymi ta kawaleria na orłach. O, jest, kurde, ciekawa sprawa. No i spróbuję zagrać, kurczę, na wielkości jednostek Ultra. Bo zazwyczaj grałem na dużych, bo zawsze miałem procka z poprzego. Albo RAM. Więc teraz może to zadziałać. A ty jesteś 20. Właściwie ty nie, ty po co ty biegniesz z powrotem? Ty jesteś gotowy, idziemy do walki. Niesamowity Grom. No to już są weterani, to już oni zostają tutaj. Wy też tutaj nocne gobliny raczej zrobimy jeszcze ze 3 jednostki, no może 2. No w sumie was wywalimy już, wtedy będziemy mniej płacić za to. Przebijająca pancerz, tak jest. Przebijająca pancerz, spoko. Tu nie mogę, wszyscy mają resztę. Pieniądze raczej nie, pieniądze się mnie nie imają. Właśnie, ty popłyń na górę też, mój miły Olugu. Olugu, lugu, 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 lugu.
Myślę, że Malus tam walczy. A jak Malus tam walczy, to może być kurde problem z nim. Mamy ła. Wiedźma przekupka. Zresztą zanim on tam kurde pójdzie, to będzie dużo czasu minie. Gdzie ty jesteś w ogóle? Myślisz, nie? No ile tych olugów będzie? No, powoli kurde wypowiadamy ła, już to ostateczne chyba. Topór ostatniego ła. I koszt budowy wszystkich budynków. Super. Nie, to musimy dać naszemu Oglokowi. No. Natomiast ktokolwiek inny nie ma, jakiś taki atakujący. No to dostanie. Morglor nie, bo ty jesteś taki typowy. Syderian dostanie chyba. Zguba bohaterów. Nie, nie dostaniesz tego. To nie. Dobra, ty płyń w prawo, bo ty i tak naprawdę płyniesz tutaj, żeby się spotkać z niesamowitym swoim szamanem nowym. No i coś tam będą po wyspach biegać i mam nadzieję, że go dorzucą do 15 levelu. Ty jesteś gotowy już, także śmiało, śmiało go. Zobaczymy, kto się tam kurde czai. Ty, mój miły, też lecisz do przodu i zobaczysz, co się dzieje. 16 tysięcy mamy, ale cały czas te pieniądze, słuchajcie, gdzieś są wydawane, nie? Na ciekawe rzeczy. No ja wiem, czekamy niestety kurde na gobliny. Mamy subcio paszczaki, ale one raczej nie będą nam przydatne. W każdym razie nie w ostatniej bitwie. Morglor tu. Syderian, 22 poziom. Magiczny przewodnik for you. Tutaj nieśmiertelność, czekamy jeszcze. Worek treningowy, siła broni. Tak. Dobra, płyniemy tu u nas, żeby się trochę uzupełnić. Następne ulepszenie osady w mieście szkieletów. A. Olbrzymy mamy już dostęp, więc jakby nie potrzebuję tego robić. Ale. Już dobra. To mamy. Subcio paszczaki. No kurde, gdzie to jest budowane? Wydaje mi się, że gdzieś tu. Powinno być. Albo taki miałem zamysł dawno temu. Wiecie co, ja sobie szybko przebiegnę po tych moich rzeczach. Tutaj nie. A tu murów nie ma. Mury są, że tak powiem, wewnątrz. Ale jest plus 5, więc git. No mamy ła w ogóle, nie? W sensie, że mamy możliwość do ła sk powrócić. Wiecie co? Nie widzę tego kurde budynku. Od tych. No tam był. Ale tu dalej nigdzie kurde indziej nie ma. Dobra. Mamy minusy do budynku, do budowania. Jeszcze parę, więc chyba sobie to w Sępiej Górze po prostu zrobimy. Skoro już tutaj jestem. No, pieniążek. A, zostawmy to miejsce. To jest na 5 poziomie. Dobrze, dobrze. Ile tam jeszcze tur jest? Zostało? 2. Ktoś się jeszcze nie ruszył. Sam Grom, ale Grom tu będzie sobie siedział chyba. Przez moment. Wy też siedzicie, dobra. Wiem, że może czas tracę, oni się tam zbroją i tak dalej, ale wydaje mi się, że to co robię jest dobre. Bo też sam się zbroję. Słuchajcie, na razie łanie mamy. O, dołącz do wojny, nie. Myślę, że tam Malus idzie na dół. Zwerbowano jednostki.
To ty zwerbowałeś, nie? Tak. Co my możemy ci tutaj dać, kurde? 80 za jeden, kurde, ten. Dobra, oni brzmią przeciwko piechocie, to będzie dobry. Będzie Gork i Mork, a drugi będzie miał wzmocnioną broń. tak, jeszcze trochę, niestety to potrwa. No. Dobra, płyń tu. To są przychody, 150 więcej, więc myślę, że warto. Pieniążek. Mury pieniążki, nie? Takie tam. Hemoglobina i tak, tak dalej. Dobra, płyń tu. Zobaczmy, co się dzieje na morzu. Gnuszaku. Ten zanim przypłynie tutaj. Weźcie się, nie wiem, spotkajcie tu. Następne ulepszenie osady. Kraina umarłych, wiem, ale... 18 tysięcy, no dobra. I tak to jest dużo tańsze wszystko, więc tak naprawdę teraz powinienem... wszystko... budować. Elfia Łasa. No, zwłaszcza te pieniężne rzeczy. To jest plus 7, jest ok. 3000 zostały, ale to może je gdzieś wydamy w sensowny sposób. Chociaż wątpię, raczej wolałbym coś ulepszyć typu pieniążek. Momento. Typu pieniążek, dobra. 20 tysięcy przychodu mamy, słuchajcie. O kurde. No dobra, ale płynie nasz przynajmniej olug. Jeden z olugów. No bo tak naprawdę wszystko już mamy. Znaczy wiecie, jednostki, które mamy tutaj między innymi, które zwerbuje nowe, to one nie będą miały doświadczenia niestety takiego. No. Tup, tup, tup. No. Łucznicy nowych nocnych goblinów, tylko właśnie to są te zwykłe, nie? Moment. Tu są fanatycy, no. Właściwie to nie sprawdzałem ich nawet, jak oni się tutaj... w porównaniu do... 15, 15... Czemu fanatycy? W ogóle... 40... Nie, takie same mają staty, nie? Specjalna broń dystansowa. Dobrze. Globalnie. Ja wiem, że z globalnego... z globalnej puli zabieram, ale to nie szkodzi. Czarne orki. No. Cztery tury. Lokalnie tego nie zrobię, ale nie szkodzi. Przynajmniej mamy to. Podpuńmy trochę tu. Syderianem. Bo jeszcze wojny nie mamy z nimi, nie? Tak chcę zobaczyć, czy to jakaś ta będzie jeszcze. Ciekawa wyspa do ogarnięcia. Tursur Pindar jak najbardziej. 7 tysięcy mamy. To czemu koniec tury? Skoro mogę jeszcze coś na pewno ciekawego rozbudować. No, póki mogę, słuchajcie, to te mury tutaj będę chciał dziabnąć, ale za 900 już nic nie zrobię. Dobra. Pasi brzuchy, tyle. No i kochani, powoli będziemy kończyć wyzwaniem do Ła przeciwko Eltarionowi. Mam nadzieję, że Hagref nie wbije mi noża w plegary, a jak nawet będzie chciał, to dostanie w pierdziele. I mamy, słuchajcie, Sępią Górę zrobioną. Czy ja tu nie miałem mieć... Nie, ty akurat nie. Ty miałeś mieć chyba. Chociaż ty masz tych dwie, trzy tury. Dobra, siedź tu.
A właściwie to ja mógłbym, kurczę, te beściaki orków wywalić. Skoro mamy czarne orki, no to po co mi oni? No nie, bo to jest też jakby jedna akcja. Oszczaki. W sumie tu kawalerii nie ma. Pancerzone hobgobliny, myślę, że spoko. Pancerz i prędkość. Pancerz i prędkość. No nie mamy niestety pieniędzy, ale to może się zmienić zaraz. Podpójmy sobie tu. Pójdźmy tam. Tutaj mamy wyspę. Ty płyń tam, zobaczmy co się... Co się tutaj dzieje? Tam jest kolejna wyspa. Myślę, że tutaj przy brzegu raczej już nowej nie będzie. Wyspy żadnej. One się raczej pojawiają w miejscach, gdzie nas długo nie było. Na przykład właśnie tutaj. Tam mamy te 20 tysięcy w razie W schowane. Na wyspie. To nasz skarb jest zakopany, jakby kto pytał. Tutaj raczej nic. 2700 nadal jest, więc spoko. Tu się rozbudowuje. Dobra. Południe jest w miarę zabezpieczone, jak się powybudowują te wszystkie rzeczy. Nie tu, przepraszam, tylko tu. To jest wszystko, nie? Z tego co rozumiem. Największe ła. Tak. Zresztą miałbym powiadomienie, że nie mam. Natomiast... A, 32 tylko złomu mam. Zostało nam jeszcze dwa składniki. Raz, że trzeba Arachnaroka zwerbować. A wiecie co? Mam pieniądze. Zaraz zobaczymy, czy mam pieniądze. Czy ty dopadniesz do jakiejś kurde tej... Nie dopadniesz. Yes. To może tutaj bym Arachnaroka po prostu zwerbował i tylko po to, żeby... żeby go po prostu mieć i mieć składnik, nie? Wezwanie do Ła. 20... Nie, czwarty poziom masz. Dobra, tylko to jest 20 tur, kurde. Tylko. Pytanie, czy w 20 tur dopadniemy tam. Pamiętajcie, że on ma kurde skurczy... Nie? Jak? What? Momento. Nie. Ejże. 8 prowincji masz tylko. 34. A ja mam ile? Siła 3 w ogóle tylko, nie? Masz 2. Czyżby kurde nasz niezawodny... Moment. Kult rozkoszy, no właśnie. O! No mamy wojnę z Story of Res, więc jak będziemy mieć większą wojnę, to będzie lepiej. Będą nas bardziej lubić. Nie to, żebym się jakoś przejmował tym, ale... A nie, bo to jest na trzecim poziomie dopiero. Kurde. Wiecie co? Szybko to zrobimy, żeby tutaj wbić te poziomy. No. Chyba tyle, tak? Bo Grom jest gotowy. Właściwie Grom jest gotowy. Wiecie co? Zróbmy taką rozgrzewkę. O kurde. Przebijający pancerz. O kurde, z krasnoludami. Wiecie co? Nie, nie róbmy rozgrzewki. Jak nas będą chcieli dopaść, to nas dopadną, to będziemy wtedy bić się. A tak to nie. No, popłyniemy, zobaczymy, co się będzie działo. No i kochani, mam nadzieję, że następne posiłki będziemy produkować później. Co nam zostało tak naprawdę? Zostały nam 3. A to wiem jak zrobić, bo to jest żółty i zielony, z tego co pamiętam. Tylko jeszcze tak sprawdzę sobie. Ło! Nie, to nie jest to. Potrzebuję grzyba. Żółty i czerwony? Tak. Ło, kurde! Dobra, to będziemy mieć. No i tutaj z przekupką... Nie wiem, czy to nie wyzwanie będzie.
czy bym nie wyzwania nie mógł zrobić? Chyba, że nie mogę tego zrobić, ponieważ nie mam tych składników ostatecznych. No, żółtko pajęczego jaja może jest przydatne do czegoś. Tak mi się wydaje. Także trzeba będzie Arachnaroka, kurde, zwerbować, a ja nie wiem, gdzie ja go mogę. Bo tu nie mogę. To są pajączątka tylko. Arachnarok jest gdzie? W tych? Powinien być albo... To jest katapulta. No to jest noty. Rzeczne trolle. To jest zwykły trollololo. Są rydwany, to nie. Tutaj jest. Dobra. Czyli tutaj na do... Właściwie to tu mamy przecież, nie? Tu gdzie patrzę. Tutaj 2700 potrzebujemy. Mam tu piąty poziom. Wiecie co? Moment. Gdzieś tam się coś robi. Tu niech się robi, bo to się długo robi. A coś tu zacząłem ulepszać dziwnego. W sensie tu zacząłem to ulepszać. 1500 i to. 2700 to jest akurat. No. 4 tury. Git. Dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Trzeba zwerbować pająka i ostatecznie no ten kurde szamanem. No to tam gdzieś będziemy po wyspach biegać i mam nadzieję, że jakoś 15 poziom, bo to 10 poziomów jeszcze jest. Nie wiem, czy się odblokuje i czy to jest potrzebne w ogóle. Ale jak tak, to spoko. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku w czwartek. No i potem w sobotę. Myślę, że w następnych dwóch odcinkach zakończymy tę kampanię. Tak mi się wydaje. No to jest 20 tur po 10 mniej więcej na grę, więc to powinno zadziałać. Pytanie, kurde, jakby grom, ale teraz nie mogę zobaczyć. Jakby grom, to kurde sobie zrobię, wiecie co? Odpłyniemy trochę. Zawsze mogę odpłynąć daleko. Albo tu. Nie, tutaj już nie mogę. Dobra, nieważne. Dzięki, trzymajcie się. Pa, pa.